Cześć, mam na imię Dominika. Prowadzę kanał Czytam, bo chcę i już. Głośno ostatnio o książce pod tytułem Influencerka Larry Lloyd, więc może kojarzycie okładkę albo znacie samą powieść. Skąd się bierze popularność tego thrillera? Za chwilę dowiesz się z tego filmiku, więc zostań tutaj do końca. Najpierw jednak warto zastanowić się nad pewnym problemem. Jeśli posiadasz dzieci, doskonale wiesz, że należy je chronić. Nie tylko dosłownie pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Wiesz też, że niebezpieczeństwo może pojawić się ze strony internetu. Co rusz słyszymy o zagrożeniach, które tam się czają. Rozumiemy, że trzeba chronić własną prywatność, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę i dzieci. A jednak wciąż mamy wrażenie, że nie dość się chronimy. Mimo to wiele osób chciałoby korzystać z tej przyjemnej strony świata internetowego. Czy możliwy jest jakiś balans między tymi dwiema stronami jednego medalu? Obserwujemy przecież wielu instagramowych celebrytów, ludzi, którzy budują swoją popularność w tej internetowej rzeczywistości. Ile ich kosztuje chwila sławy? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, koniecznie sięgnij po thriller Larry Lloyd, Influencerka. Zacznę od pewnych uściśleń. Larry Lloyd to tak naprawdę pseudonim literacki. Skrywa się za nim brytyjskie małżeństwo. Colette Lyons i Paul Vitos. Wspominam o tym nie bez powodu, ponieważ śledząc całą tę historię, łatwo znajdziemy pewne elementy łączące twórców z bohaterami książki. Colette Lyons jest dziennikarką oraz redaktorką, a Paul Vitos zajmuje się pisaniem powieści. W książce Influencerka otrzymujemy podział historii na kilka głosów. Narrację prowadzą przede wszystkim mąż i żona. Emma jest byłą dziennikarką, która po upadku pisma i w dobie kryzysu tradycyjnych mediów postanowiła zostać instagramerką. Jej konto Nainainam mamy stało się niezwykle popularne. Każdy z nas przyzna, że milion obserwatorów robi wrażenie. Emma, chcąc utrzymać swoją popularność, nie może spocząć na laurach. Co takiego pokazuje światu, że wszyscy chcą ją oglądać? Okazuje się, że pisze i fotografuje scenki ze swego zwyczajnego rodzinnego życia. Jest mamą malutkich dzieci, a jej świat nie jest doskonały. Ale czy zdjęcia na Instagramie odzwierciedlają wszystko jeden do jednego? Rzeczywistość Nainai mamy okazuje się kreacją. Nie ma ona zbyt wiele wspólnego z prawdziwą Emmą, Instamama. Najpierw dokładnie sprawdziła, co lubią Brytyjki i daje im właśnie to, czego się od niej oczekuje. Gdzie tu jest Dan? Mężczyzna, który miał być pisarzem, a póki co stał się dodatkiem do Nainai mamy. Dan od kilku lat nie może skończyć swojej książki, a teraz jest na utrzymaniu własnej żony. Widzimy go, gdy coraz bardziej krytycznie spogląda na świat internetowego blichtru. Ale czy może coś z tym zrobić? Czy po pierwsze stać go na to? A przecież miał być bajkowo. Co zatem poszło nie tak? Okazuje się, że prócz fali zachwytów istnieje druga, bardziej mroczna. Do Instamamy piszą również ci, którzy jej szczerze nienawidzą. Negatywne komentarze można szybko usunąć, a hejterów natychmiast zgłosić i zablokować. My, czytelnicy, śledząc tę historię, widzimy, że jest ktoś, kto nie ustanie, dopóki nie zaszkodzi Emmie. Ze wszystkich sił stara się ją zniszczyć i posiada pewien plan. Choć nie wiemy jaki. Odkrywamy go stopniowo. Co takiego zrobiła Nainai mama, że ktoś chce na niej się zemścić? Akcja powieści toczy się bardzo szybko. Zmienna, pierwszoosobowa narracja pozwala nam spojrzeć na historię z kilku perspektyw. Za każdym razem musimy się zastanowić, która postać mówi prawdę. Emma zbudowała swój świat na łudzie. Jako influencerka nagina rzeczywistość, by się przypodobać obserwatorom. Zapomina w pewnym momencie o prawdziwym świecie. Wszystko po to, by się wspiąć jeszcze wyżej. Ambitnie dąży do celu, więc nie zawaha się nawet przed cynicznymi rozwiązaniami. Tymczasem mąż opisuje tę rzeczywistość z pewnego dystansu. To pozwala nam dostrzec to, czego Nainai mama nie chce powiedzieć albo nazwać po imieniu. Dochodzi do tych dwóch narracji jeszcze trzecia. Kogoś, kto planuje dla Emmy coś złego. Napięcie rośnie z każdą stroną, gdyż chcemy wiedzieć,
co może spotkać główną bohaterkę, a może jej całą rodzinę? O mrocznej stronie internetu powiedziano naprawdę wiele, ale okazuje się, że temat jest szeroki, głęboki jak ocean. Jeśli ktoś ma pomysł, znajdzie w tej toni coś niebanalnego. Tymczasem autorzy zadbali o to, by historia wciągnęła nas na całego. Konwencja thrillera, którą otrzymujemy, sprawia, że chcemy jak najszybciej dowiedzieć się, jaką cenę będą musieli zapłacić bohaterowie za swą popularność. Bycie instamamą w tym przypadku niesie pewne określone konsekwencje. Dostrzega je Dan, mąż Emmy. Również 4-letnia Coco bierze udział w tym spektaklu. Jednak najmniejszych nie pyta się o zdanie. W powieści Influencerka poruszone zostały ciekawe problemy. Oglądamy życie ludzi, które tak naprawdę jest na sprzedaż, na pokaz. Nic tu nie jest prawdziwe, wszystko jest iluzją. Choć sama historia utrzymana jest w konwencji thrillera, to otrzymujemy coś więcej. Zastanawiamy się nad poruszanymi tu problemami, które wcale nie są banalne. Ponadto autorzy świetnie wykreowali opisywane postacie. Zadbali o to, by były złożone. Nie da się jednoznacznie ich ocenić, nawet gdy zauważymy ich cynizm i obłudę. Każda z postaci ma inną motywację, coś innego ją ukształtowało. Oglądamy relacje rodzinne, zastanawiamy się nad nami samymi i dajemy się wciągnąć w pewną niebezpieczną grę. Zaskakujące okaże się, jak łatwo zmienia się nasz punkt widzenia w zależności od perspektywy, którą akurat śledzimy. Nagle okazuje się, że sami staliśmy się tymi obserwatorami, których przed chwilą ocenialiśmy negatywnie. To autorom udało się naprawdę świetnie. Tak zbudowali opowieść, byśmy się łatwo w nią wczuwali. Podobnie jak w te reguły, którymi się ta historia rządzi. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie recenzji. Do następnego razu. Cześć!